czy 5 osób może tak po prostu zniknąć? Na to pytanie już od 19 lat próbują odpowiedzieć nie tylko najbliżsi poszukiwanej rodziny, ale również policjanci, detektywi, dziennikarze i pracownicy fundacji Itaka. Funkcjonariusze zaangażowani w śledztwo zgodnie twierdzą, że zaginięcie Bogdańskich to najbardziej zagadkowa sprawa w powojennej historii polskiej kryminalistyki. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Partnerem odcinka jest BookBeat, platforma, która oferuje możliwość słuchania audiobooków i czytania e-booków. Chcę Wam również zdradzić, że inspiracją do stworzenia dzisiejszego materiału była książka pani Ewy Ornackiej pod tytułem Tajemnice zbrodni. Znalazłem w niej niezwykle trudne śledztwa z Polski, niektóre z nich zostały rozwiązane dopiero po latach. Do złapania sprawcy przyczynił się upór śledczych lub, jak to często bywa, splot różnych przypadkowych zdarzeń. Ta pozycja jest trudno dostępna w formie papierowej, a na platformie BookBeat mamy do wyboru zarówno e-book, jak i audiobook. Jeśli chcecie zapoznać się z książką Tajemnice zbrodni lub innymi obowiązkowymi pozycjami dla fanów historii kryminalnych, to mam dla Was ciekawą propozycję. Dokładnie darmowy 30-dniowy dostęp do platformy BookBeat. Wszystko jest bardzo proste. Rejestrujecie się na stronie bookbeat.pl/opowiem-ci-historię, następnie pobieracie aplikację na telefon, a potem już tylko szukacie książek, które chcecie przeczytać lub wysłuchać. Kod, który należy wpisać przy rejestracji, to historia. Link do tej oferty promocyjnej znajdziecie w opisie filmu. W linku kod jest już wpisany, więc rejestracja będzie łatwiejsza. Bożena Kuśmider przyszła na świat w Łodzi 18 kwietnia 1959 roku. Jej rodzice, Marianna i Tadeusz, doczekali się też drugiej córki, Danuty. Bożena nigdy nie przepadała za hucznymi imprezami. Była cicha, spokojna i bardzo wrażliwa. Jako szkołę średnią wybrała Technikum Łączności, w którym poznała prawie 2 lata młodszego Krzysztofa Bogdańskiego. Rudowłosy chłopak również urodził się w Łodzi, choć przez długi czas mieszkał w Sulejowie z mamą Danutą. Kobieta od lat wychowywała syna samotnie. Towarzyski, wesoły nastolatek był praktycznie przeciwieństwem Bożeny, ale tak skutecznie zawrócił jej w głowie, że szkolna miłość przerodziła się w trwały związek. Ślub pary odbył się w 1985 roku. Jednym z prezentów na nową drogę życia okazała się działka w graniczącej z Łodzią wsi Starowa Góra. Niestety Bogdańscy nie od razu mogli pozwolić sobie na budowę wymarzonego domu. Na początku mieszkali z rodzicami Bożeny w centrum Łodzi, a następnie przeprowadzili się do wynajętego lokalu w Wieżowcu. 2 lata po ślubie młoda mężatka urodziła córkę Małgosię, a po kolejnych 4 latach syna Kubę, który stał się ukochanym wnukiem Tadeusza. Stosunki pomiędzy Bożeną a jej siostrą pozostały bardzo bliskie. Kobiety często rozmawiały i wzajemnie sobie pomagały. Relacje Krzysztofa zarówno ze szwagierką, jak i teściami były natomiast dość chłodne. Mimo to państwo Kuśmider regularnie widywali się z córką i jej dziećmi. W 1993 roku doszło do nieszczęścia. Mama Krzysztofa doznała udaru mózgu. Jego wynikiem było lekkie wykrzywienie twarzy, problemy z mową i chodzeniem. Pani Bogdańska wymagała opieki oraz regularnego przyjmowania leków. Na szczęście syn, któremu poświęciła życie, zatroszczył się o schorowaną kobietę. Pani Danuta przeprowadziła się do domu Krzysztofa. Od tej pory pod jednym dachem mieszkała cała,
5-osobowa rodzina. Niewielki metraż, na którym musiały żyć aż 3 pokolenia, z pewnością nie wystarczał. Nietrudno zrozumieć upór pary, dzięki któremu Bogdańskim w końcu udało się przenieść do okazałego domu o nietuzinkowym wyglądzie. Bardzo zdolny i pracowity Krzysztof, oprócz postawienia murów, zrobił w nim wszystko sam. Położył dach, wykonał niezbędne podłączenia, wylewki i wykończył wnętrza. Na parterze powstał wymarzony salon z jadalnią, a na piętrze poszczególne sypialnie. Przeprowadzka do Starowej Góry na ulicę Parterową nastąpiła w 1998 roku. Bożena Bogdańska od razu zajęła się pielęgnacją ogrodu, który stał się jej oczkiem w głowie. Kobieta nie pracowała zawodowo, dlatego całą energię poświęciła wychowywaniu dzieci i prowadzeniu domu. Chodziła na zakupy, gotowała, piekła i utrzymywała nienaganny porządek. Od głośnych imprez wolała spotkania w kameralnym gronie przy murowanym grillu, który stanął w rogu jej działki. Jedyny dziadek Kuby i Małgosi, pan Tadeusz, bywał w Starowej Górze bardzo często. W obrębie podarowanej działki prowadził hodowlę królików, które musiał doglądać. Bogdańscy nie zaciągnęli kredytu na budowę domu, chociaż jedyną zarabiającą osobą był Krzysztof. Mężczyzna, idąc do technikum łączności, nie minął się z powołaniem. Był pasjonatem elektroniki, ale interesował się też finansami i miał głowę do interesów. W Łodzi nazywano go wynalazcą, ponieważ odkrył metodę zdejmowania simlocków z telefonów komórkowych, co przynosiło wtedy niemałe zyski. Drugim sukcesem okazał się wymyślony przez niego sposób zabezpieczania nagrań wideo. W końcu 22 lutego 2000 roku założył jednoosobową działalność gospodarczą – przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowo-handlowe Bestseller. Firma została zarejestrowana przy ulicy Henryka Sienkiewicza w Łodzi, dokładnie pod adresem, który cały czas widnieje jako ostatnie miejsce zameldowania Bogdańskich. Krzysztof pojawiał się na giełdach komputerowych w Łodzi i w Warszawie. Szybko znalazł kontrahentów, którym dostarczał elektronikę. Co ciekawe, już w pierwszym roku działania firmy Bestseller ktoś włamał się do jej siedziby. Lokal był ubezpieczony, dlatego rodzina ze Starowej Góry otrzymała odszkodowanie w niebagatelnej kwocie 470 tysięcy złotych. Kolejnym źródłem dochodu Bogdańskich była gra na internetowej giełdzie finansowej. Przy ulicy Sienkiewicza cały czas pracowało 6 komputerów, które analizowały spływające dane. Krzysztof każdego dnia dokonywał wielu transakcji i można było odnieść wrażenie, że doskonale zna się na inwestowaniu w akcje. Faktycznie, dzięki jego wiedzy kilku znajomych szybko się wzbogaciło. Duże zarobki przedsiębiorczego mężczyzny sprawiły, że Bogdańscy żyli na wysokim poziomie. Mogli sobie pozwolić nawet na drogie, przestronne Volvo S70 prosto z salonu. Wbrew pozorom, pieniądze nie uderzyły im do głowy. Rodzina nie wywyższała się, regularnie chodziła na msze do kościoła, a dla sąsiadów była miła i uprzejma. Bożena i Krzysztof wydawali gotówkę nie tylko na komfortowe życie, ale też na rozwój swoich dzieci. Wybrali dla nich prywatne szkoły. Małgosia uczęszczała do katolickiego gimnazjum imienia Jana Pawła II w Łodzi, a Kuba do społecznej szkoły podstawowej Towarzystwa Oświatowego Edukacja. Rodzice mieli wiele powodów, żeby pękać z dumy. Ich córka była zarówno prymuską, jak i urodzoną przywódczynią. Przebojowy charakter Małgorzaty szedł w parze z sumiennością i samodzielnością, więc nauczyciele wróżyli dziewczynie świetlaną karierę. Po lekcjach nastolatka chodziła na basen, trenowała grę w tenisa i podobnie jak brat, szlifowała znajomość języka obcego. Młodszy o 4 lata Kuba uczył się równie dobrze, a do tego nie sprawiał żadnych problemów wychowawczych.
Uwielbiał dziadka Tadeusza i zawsze cieszył się z jego odwiedzin. Niestety był alergikiem i tak samo jak babcia Danuta, musiał regularnie zażywać leki przepisywane na receptę. Starsza pani jako jedyna nie miała telefonu komórkowego ani paszportu. Zdarzało się, że zostawała pod opieką innych osób, kiedy pozostali członkowie rodziny wyruszali samochodem na urlop lub weekendową wycieczkę. Bogdańscy uwielbiali podróże, zwłaszcza w góry. Korzystali też z uroków Mazur, gdzie pływali kajakami. Paszporty umożliwiały im odwiedziny u rodziny i znajomych w Niemczech. Trzeba tutaj przypomnieć, że Polska weszła do strefy Schengen dopiero w 2007 roku, a do tego czasu na przejściach granicznych obowiązywały kontrole. Mniej lub bardziej spontaniczne podróże z dziećmi zdarzały się nawet w trakcie roku szkolnego. Podobno Krzysztof marzył o aucie terenowym, którym mógłby przemierzyć Afrykę. Niezależnie od tego, dokąd cała czwórka jechała, zawsze była dostępna pod telefonem. Ambitny, żądny przygód Bogdański rozdawał karty zarówno w biznesie, jak i w domu. W dużym stopniu podporządkował sobie żonę i dzieci oraz nie uznawał sprzeciwu. Wydaje się jednak, że nikt na taki układ się nie skarżył. Małgosia w stukartkowym zeszycie w kratkę prowadziła pamiętnik. Na pierwszej stronie dużym, czytelnym pismem wykaligrafowała: zapisy będę uzupełniać podczas dołków i obiecuję napisać o wszystkim ważnym. Oprócz spostrzeżeń związanych ze znajomymi lub szkołą, mnóstwo miejsca w pamiętniku zajęła właśnie postać Krzysztofa. Na podstawie notatek można wywnioskować, że dziewczyna kochała swojego ojca i doceniała jego ciężką pracę. Równocześnie bardzo martwiła się postępującymi problemami finansowymi, które rozpoczęły się mniej więcej w 2001 roku. Były one mocno związane z coraz większym napływem taniej elektroniki z Chin. Bogdański nie potrafił skutecznie zawalczyć o klientów, którzy wybierali niższą cenę kosztem jakości. Dlatego szukał alternatywnych źródeł dochodu. Jednym z nich był handel pirackim oprogramowaniem do konsoli PlayStation. Sprzedawał też podrobione karty do odbioru telewizji satelitarnej Wizja TV. Cały ten proceder odbywał się na łódzkim stadionie. Nielegalne zabiegi nie uratowały firmowego budżetu. Drugi cios finansowy nadszedł ze strony giełdy. Prawdopodobnie Krzysztof nie przewidział dotkliwej wielomiesięcznej bessy i nie wycofał w porę pieniędzy. Nie wiadomo, ile dokładnie stracił na poszczególnych akcjach, ale z pewnością były to duże sumy. Rozpoczęła się desperacka walka o utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Charyzmatyczny mężczyzna zaczął pożyczać pieniądze od znajomych, obiecując im ogromne zwroty z inwestycji. Oprócz dochodów z gry na giełdzie, miały to być zyski z obrotu ziemią. Bogdański wpadł na pomysł skupowania połaci ziemi, dzielenia jej na mniejsze części i późniejszej korzystnej sprzedaży. Jedną z osób, którą zdołał namówić na pokaźną pożyczkę, był zaufany mechanik samochodowy. Mimo tak ryzykownych posunięć, sytuacja Bogdańskich przedstawiała się coraz bardziej dramatycznie. Para wpadła w spiralę długów, spłacając kredyty kolejnymi pożyczkami. Po okolicy zaczęły krążyć plotki, że Krzysztof zaczął się zajmować bukmacherką i naraził się osobnikom z półświatka. Już w 2003 roku mężczyzna postanowił, że otworzy biuro turystyczne obsługujące zagraniczne wycieczki, na które coraz więcej Polaków mogło sobie pozwolić. W międzyczasie jednak rodzinie brakowało już środków do życia. Na krótki czas przed Wielkanocą Bogdańscy zrobili maksymalne debety na wszystkich kartach. W marcu, kilkanaście dni przed zaginięciem, 44-letnia Bożena dzwoniła do znajomych i prosiła ich o pieniądze.
W toku śledztwa wyszedł też na jaw proceder, przez który do tej pory Krzysztof, jego matka oraz żona są ścigani przez policję. Dokładnie z artykułu 286, czyli za oszustwo. Całej trójce banki udzieliły kredytów na łączną sumę ponad 400 tysięcy złotych pod zastaw tego samego domu w Starowej Górze. Nielegalne działanie było możliwe, ponieważ Krajowy Rejestr Długów powstał dopiero w sierpniu 2003 roku, czyli kilka miesięcy później. Wciągnięcie schorowanej matki na listę kredytobiorców doskonale ilustruje stopień desperacji Krzysztofa. Atmosfera w rodzinie Bogdańskich stała się bardzo przygnębiająca. Ogólne zadłużenie opiewało na przerażającą kwotę około 1 miliona złotych. 15-letnia Małgosia, wówczas uczennica ostatniej klasy gimnazjum, mocno przeżywała całą sytuację. Jej babcia Marianna wspomniała później, że i Krzysztof chodził bardzo zdenerwowany. Załamana była też Bożena. Ale nauczona dbania o dom, mimo wszystko przygotowywała się do świąt wielkanocnych, które przypadały na 20 kwietnia. Zawczasu powiesiła świeże firanki, a na komodzie ustawiła stroik. Na początku miesiąca doszło do zastanawiającej rozmowy. Krzysztof poprosił swojego teścia, żeby nauczył się obsługi jego pieca centralnego ogrzewania. Pan Tadeusz nie widział ku temu żadnych sensownych powodów i trochę się opierał. Później Bogdański na jednej kartce zostawił przypomnienie o włączeniu urządzenia przed nadejściem mrozów, a na drugiej zanotował numer telefonu do serwisanta. Zaginięcie żony Krzysztofa, jego dzieci i matki datowane jest na środę 9 kwietnia 2003 roku. To właśnie tego dnia Bożena po raz ostatni rozmawiała z siostrą przez telefon. Bogdańska zapewne wstydziła się przed Danutą upadku finansowego. Dlatego dopiero mając nóż na gardle, poprosiła o pożyczkę i łamiącym się głosem przyznała, że ma kłopoty. Nie sprecyzowała jednak, o co dokładnie chodzi. Stwierdziła, że to nie jest sprawa na telefon i obiecała opowiedzieć wszystko na spotkaniu, do którego niestety już nigdy nie doszło. Dwa dni później, w piątek 11 kwietnia 2003 roku, Danuta pojechała w odwiedziny do Starowej Góry. Wtedy jeszcze nie była szczególnie zaniepokojona. Dobrze wiedziała, że wrażliwej Bożenie zdarzało się nadmiernie ulegać emocjom. Na podjeździe Bogdańskich stało ich Volvo, a w oknach jak zwykle paliło się światło. Danuta wysiadła z samochodu, skierowała się do drzwi i nacisnęła dzwonek. Nikt jednak nie otwierał. Kobieta, przekonana, że ktoś jest w domu, nie dała za wygraną. Wróciła do auta i zatrąbiła klaksonem. Dopiero wtedy wyszedł do niej Krzysztof. Szwagier nigdy nie pałał do Danuty szczególną sympatią, ale tym razem był wyjątkowo nieprzyjemny. Kiedy padło pytanie o Bożenę, zaczął zarzucać kobiecie, że za bardzo interesuje się życiem jego rodziny. Dociekał, co ją do nich sprowadza i twierdził, że jest bardzo zajęty. Bogdański nie tylko nie zaprosił szwagierki do środka, ale wręcz uniemożliwił jej wejście do domu. Danuta musiała odjechać więc z kwitkiem. Kolejną osobą, która pojawiła się w Starowej Górze, był teść Tadeusz. Mężczyzna postanowił odwiedzić najbliższych Wielki Piątek 18 kwietnia. W domu Bogdańskich nie zastał jednak nikogo poza Krzysztofem. Zięć był akurat zajęty kończeniem pilnego remontu. Co dość osobliwe, malował strych. Zdziwiony Tadeusz zaczął wypytywać go o powód nieobecności rodziny. Biznesmen nieco się zmieszał, ale spokojnym głosem wytłumaczył, że Bożena zabrała dzieci na wycieczkę do Wrocławia. Kobieta miała zapisać się na kurs dla menadżerów biur turystycznych, które wkrótce zamierzali otworzyć.
co do Małgosi i Jakuba, wcześniej już nieraz zdarzało się, że z powodu wyjazdów rodzeństwo opuszczało lekcje. Potem szybko nadrabiało zaległości, dlatego Krzysztof nie widział przeciwwskazań. Twierdził również, że lada chwila, jak tylko upora się z pracą, dołączy do rodziny i na święta wspólnie wyjadą do przyjaciół z Niemiec. Jego matka, Danuta Bogdańska, z powodu remontu miała się już znajdować pod opieką znajomych we wsi Chojny. Tadeusz był zaskoczony, ale przyjął wyjaśnienia zięcia do wiadomości. Tego samego dnia z Bogdańskim rozmawiała jeszcze jego sąsiadka. Mężczyzna przez płot powtórzył jej opowieść o wyjeździe żony i dzieci do Wrocławia. Kobieta nie zauważyła w jego zachowaniu niczego niepokojącego. Nadeszła Wielkanoc, jednak inna niż wszystkie. Nikomu z rodziny nie udało się dodzwonić do Bogdańskich z życzeniami. Kolejne dni również minęły bez żadnego kontaktu. Cały czas na wszystkich numerach zgłasza się poczta głosowa. Siostra i rodzice Bożeny zaczęli poważnie się martwić. Danuta skontaktowała się w końcu z przyjaciółką pary, która mieszkała w Niemczech. Ku swojemu zdziwieniu usłyszała, że Bogdańscy nie tylko nie pojawili się w jej domu na święta, ale w ogóle nie dali znać, że chcą przyjechać. Danuta pomyślała zatem, że musiało zajść jakieś nieporozumienie. Być może siostra wcale nie miała jechać za granicę, a jej tata po prostu się przesłyszał. Siostra Bożeny o różnych porach przyjeżdżała pod dom Bogdańskich. Ale brama cały czas pozostawała zamknięta, a wypielęgnowany ogródek zarastał chwastami. W końcu Danuta natknęła się na pracownicę szkoły, do której uczęszczał 11-letni Jakub. Dyrekcja była poważnie zaniepokojona długą, nieusprawiedliwioną nieobecnością chłopca i próbowała ustalić, co się dzieje. Okazało się wtedy, że Kuba nie był już widziany na lekcjach prawie cały miesiąc. Pracownicy katolickiego gimnazjum Małgosi również bezskutecznie dzwonili do jej rodziców. Aż w końcu pewnego dnia przyjechali do Starowej Góry. W międzyczasie wyszło na jaw, że wbrew zapewnieniom Krzysztofa, jego żona nie dotarła na szkolenie, a znajomi ze wsi Chojny nie gościli u siebie 66-letniej Danuty Bogdańskiej. W obliczu tych informacji rodzina Bożeny postanowiła działać. 8 maja 2003 roku pani Danuta zgłosiła zaginięcie swoich bliskich. Policjanci początkowo z niedowierzaniem przysłuchiwali się jej relacji, ale przyjęli zawiadomienie i przystąpili do rutynowych czynności. Wprowadzili do bazy danych niezbędne informacje i rozesłali alerty. Dwa dni później w domu Bogdańskich pojawiła się ekipa dochodzeniowo-śledcza. Stało się jasne, że siostra Bożeny faktycznie miała solidne podstawy do niepokoju. Jeden z funkcjonariuszy relacjonujący sprawę porównał zastane obrazy do wnętrz w blokach w Czarnobylu po nagłej ewakuacji mieszkańców. Na korytarzu leżały spakowane plecaki szkolne nastolatków. W schowku walizki, z którymi Bogdańscy zawsze wybierali się w podróż, a w szafkach poukładane ubrania i bielizna. W pokoju Jakuba znajdowała się podłączona do prądu ładowarka komórki. W sypialni Małgosi notes z numerami telefonów do znajomych. Ulubiony sweter Bożeny czekał na założenie przewieszony przez oparcie krzesła. Lodówka była pełna zepsutego jedzenia. Natomiast w łazience stały wszystkie kosmetyki i szczoteczki do zębów. Co jednak najważniejsze, z domów Bogdańskich nie zniknęły nawet leki niezbędne zarówno pani Danucie, jak i Jakubowi. Znaleziono też niewykupione recepty, książeczki zdrowia dzieci i legitymacje szkolne. Po gruntownym przeszukaniu było już wiadomo, że brakowało jedynie ulubionej piżamy chłopca, dokumentów tożsamości, prawa jazdy i 4 paszportów. Na posesji nie znaleziono śladów włamania ani walki.
Funkcjonariusze trafili też do siedziby firmy Bestseller przy ulicy Sienkiewicza. W lokalu panował bałagan. Na podłodze leżały połamane części komputerowe i opakowania po materiałach budowlanych. Wszystkie twarde dyski zostały wymontowane, dlatego nie udało się dowiedzieć, czego Krzysztof mógł szukać w internecie i jakie przeprowadzał operacje. Policjanci zaczęli rozpytywać znajomych i sąsiadów bogdańskich. Niektóre osoby przyznały, że krótko przed zaginięciem biznesmen był nerwowy, zachowywał się nienaturalnie oraz dużo częściej niż zwykle wyjeżdżał i wracał do domu. Pojawiły się też głosy, że już po jego zniknięciu pod bramą poszukiwanych kręcili się groźnie wyglądający osobnicy, którzy szukali rodziny. Podejrzewano zatem, że Bogdański pożyczył pieniądze od niewłaściwych ludzi lub miał z nimi jakieś zatargi. Wśród dostępnych informacji znajduje się i taka, że mężczyzna dopytywał dawnych kontrahentów ze stadionu o to, jak załatwić fałszywe paszporty. Ponadto okazało się, że Małgosia była umówiona z koleżanką na basen, ale spotkanie zostało odwołane. Co ciekawe, to właśnie Krzysztof zadzwonił do dziewczyny, żeby poinformować o zmianie planów. Mężczyzna przekazał, że córka udaje się na święta do Niemiec. Umówiony był także Kuba, tyle że u alergologa. Nigdy nie dotarł na wizytę, która miała się odbyć 23 maja. Wiedząc o zamiarze wyjazdu za granicę, śledczy sprawdzili, czy zaginiona rodzina nie meldowała się w którymś z przydrożnych hoteli. Przeglądali nagrania z monitoringów ze stacji paliw, a nawet rozmawiali z tirówkami. W rozmaitych ośrodkach i domach opieki szukano 66-letniej Danuty, która nie mogła wyjechać za granicę, bo nie miała przecież paszportu. Wszystko okazało się na próżno. 5 osób jakby rozpłynęło się w powietrzu. Ostatni pewny ślad dotyczył jedynie Krzysztofa, który na początku maja, a więc już po zniknięciu, dostał mandat za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym. W końcu w toku śledztwa wyszedł na jaw przekręt z wielokrotnym zadłużeniem domu. 4 banki zgłosiły wyłudzenia kredytów. Dlatego za Krzysztofem, Bożeną i Danutą rozesłano listy gończe. Na tym etapie podejrzewano już, że Bogdańscy uciekli ze zgromadzonymi pieniędzmi za granicę. Śledczy zaczęli więc sprawdzać, czy rodzina nie wykupiła imiennych biletów na prom lub samolot, ale okazało się, że nikt o tym nazwisku nie opuścił kraju. Brano jednak pod uwagę, że ucieczka przed wierzycielami mogła się udać na podstawie podrobionych paszportów, dlatego do sprawy włączył się Interpol. Z pomocą policji innych państw rodziny szukano nawet w Afryce. Mimo to nie pojawił się żaden wiarygodny sygnał dotyczący tak charakterystycznej grupy osób. Po miesiącach bezowocnych starań bliscy Bogdańskich zatrudnili parę najsłynniejszych łódzkich detektywów. Wówczas jeszcze wspólników, Krzysztofa Rutkowskiego i nieżyjącego już Waldemara Czerwińskiego. We wrześniu media obiegła sensacyjna informacja. Uciekinierzy ze Starowej Góry mieli być widziani w radomskim centrum handlowym. Jedna z ekspedientek przekonywała Czerwińskiego, że obsługiwała poszukiwaną rodzinę. Zapamiętała zwłaszcza Krzysztofa i utykającą starszą kobietę. Niestety taśma monitoringu, która mogłaby potwierdzić jej słowa, została nadpisana, zanim udało się ją odtworzyć. Detektywi działali dalej i jeszcze raz gruntownie sprawdzili dom zaginionych. Na początku grudnia 2003 roku w łazience przy pokoju starszej pani oraz w garażu na podłodze natrafili na ślady przypominające krew. Wezwano zatem ekspertów z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Specjaliści nie potwierdzili wcześniejszych przypuszczeń. Śledczy do tej pory utrzymują, że nie istnieją żadne dowody świadczące o zamordowaniu Bogdańskich. Waldemar Czerwiński dokonał jeszcze innych intrygujących odkryć.
Jednym z nich był zapisany do połowy pamiętnik, który leżał w pokoju Małgosi. Pojawiła się w nim m.in. informacja o tym, że dziewczyna czeka na ojca, który wyjeżdża z kraju, a także wzmianka, że wspólnik Krzysztofa przeszedł już granicę. Oprócz tego znaleziono listy nastolatki, w tym jeden napisany alfabetem Morsa, a inny szyfrem. Aby odczytać zakodowaną treść, trzeba było obracać kartkę w różne strony. W domu Bogdańskich detektyw ujawnił też korespondencję, która pochodziła m.in. z Kielc, Warszawy, USA i Sulejowa, gdzie Krzysztof niegdyś mieszkał z matką. Niestety i te ślady niewiele wniosły do sprawy. Dużo bardziej istotnym tropem, na który natrafił Czerwiński, był fakt pozbycia się samochodu przez poszukiwanego biznesmena. Okazało się, że Bogdański kilka dni po niespodziewanym spotkaniu z drogówką oddał swoje Volvo właścicielowi warsztatu, któremu był winien dużą sumę pieniędzy. Auto miało wartość około 60 tysięcy złotych, ale zostało przekazane z nowo powstałym delikatnym uszkodzeniem i nie pokrywało całego długu. Krzysztof zostawił zatem wierzycielowi kartę kredytową, z której polecił wypłacać co miesiąc 10 tysięcy złotych. Napomknął też, że całą rodziną wstępują do sekty, dlatego muszą wyjechać. Właściciel warsztatu wkrótce zaczął wypłacać pieniądze, jednak po podjęciu kilku tysięcy złotych środki skończyły się i nie były więcej dostępne. Wstąpienie do sekty, o którym opowiadał Krzysztof, brzmiało jak naprędce wymyślona historyjka i szybko zostało przez śledczych negatywnie zweryfikowane. Po nagłośnieniu poszukiwań, jak zwykle nie brakowało telefonów od osób, które twierdziły, że widziały zaginionych lub wiedzą, co się z nimi stało. Jeden z mieszkańców Łodzi zakomunikował, że 5-osobowa rodzina została zamordowana, a ciało wrzucono do studni na działce. Inny anonim doniósł, że Krzysztof żyje, natomiast z losami jego bliskich związana jest dziura, którą zalepił tynkiem. Posesja Bogdańskich została przeszukana z pomocą psa tropiącego i przekopana. W toku śledztwa użyto też kamer termowizyjnych oraz sond. Wszystko na próżno. Czy to możliwe, że część wyłudzonych funduszy faktycznie została przeznaczona na wyrobienie fałszywych dokumentów? Z jednej strony tak, zwłaszcza że seniorka rodu w innym przypadku nie mogłaby przekroczyć granicy, ale z drugiej, bez odpowiednich znajomości uzyskanie podrobionego paszportu nie było wcale łatwe. Poza tym, kto z dużym wyprzedzeniem planowałby tak ryzykowne przedsięwzięcie, a nie zabrał nawet niezbędnych do życia leków, bielizny lub szczoteczki do zębów? W wersję ucieczki przed długami wierzy policja. Dużo bardziej sceptyczna wobec takiej hipotezy jest wiceprezes Fundacji Itaka. W udzielonym wywiadzie podkreśliła, że pomimo upływu tylu lat nie wpłynęły żadne informacje, które mogłaby przekazać śledczym, co prowadzi do wniosku, że zaginieni po prostu nie żyją. Inny, mocno sensacyjny motyw uprowadzenia i zamordowania całej rodziny przez osoby z półświatka wydaje się mocno naciągany. Przestępcy nie mieliby żadnego interesu w zabijaniu tylu osób. A w dodatku w dwóch turach, bo przecież Bogdańscy nie zniknęli jednego dnia. Nie zaprzątaliby sobie też głowy wymontowaniem dysków z firmowych komputerów. Czy zatem sam Krzysztof w akcie rozpaczy mógł zamordować swoją rodzinę, a następnie popełnić samobójstwo? Śledczy wykluczają taki scenariusz. Ukryć 4 ciała to jedno, ale zabić się tak, by nikt nie odnalazł zwłok, to drugie. Wśród prawdopodobnych opcji pozostaje jeszcze jedna, chyba ta najbardziej tragiczna. Zaplanowane przez Krzysztofa zabójstwo własnej rodziny i ucieczka przed wierzycielami z milionem złotych w kieszeni. Zmiana tożsamości i rozpoczęcie nowego życia przez jedną osobę jest nieporównywalnie łatwiejsza niż niezauważona ucieczka 5 osób, w tym starszej, schorowanej kobiety i 2 dzieci. Jednak jak podkreśla policja, na potwierdzenie takiej wersji nie ma
żadnych dowodów. Dom, który formalnie wciąż należy do poszukiwanych, wygląda tak, jakby czas się zatrzymał. O dobry stan budynku i ukochanego ogródka Bożeny dba jej mama. Pani Marianna ma nadzieję, że jeszcze zobaczy córkę i wnuki. Jej mąż Tadeusz zmarł 1,5 roku po zaginięciu Bogdańskich. Na podstawie historii zniknięcia rodziny ze Starowej Góry w 2020 roku powstał serial Nieobecni. Tajemnicza historia pomimo upływu tylu lat regularnie wraca do mediów. Policyjne akta obejmują 5 opasłych tomów, a śledczy nieustannie apelują o pomoc w odnalezieniu Bogdańskich. Oby bolesna zagadka doczekała się kiedyś rozwiązania i pomogła zrozpaczonym bliskim w końcu odnaleźć spokój. Jak już wspominałem, partnerem dzisiejszego odcinka była platforma BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków, która ma dużo ciekawych funkcji. Jedną z nich jest ocena lektorów. Przydatne jest również to, że możecie pobrać interesującą Was książkę na telefon i przeczytać ją lub posłuchać, gdy nie macie dostępu do internetu. Polecam Wam specjalną ofertę, czyli darmowy 30-dniowy dostęp do aplikacji BookBeat. Kod, który należy wpisać przy rejestracji, to HISTORIA. Link do tej promocji znajdziecie w opisie.